10 najlepszych psów dla dzieci. Oczywiście psów dla dzieci, czyli psów, które świetnie dogadują się z naszymi pociechami, które lubią dzieci, są uważne, ostrożne i te kontakty psów z dziećmi, w ich przypadku są naprawdę bardzo, bardzo fajne. I wcale posiadanie takiego psa nie zwalnia nas, osób dorosłych, z wychowania, z opieki nad tymi psami. No ale to oczywiście wszyscy doskonale wiemy. I pamiętajmy, lista jest ułożona tak w sposób dowolny. To nie znaczy, że na pierwszej pozycji jest pies najlepszy. Chociaż niektórzy tak uważają. I zaczynajmy. Pierwszym psem jest Golden Retriever. Taka oczywista oczywistość. Przyjazne, posłuszne, uwielbiające ludzi, uwielbiające nasze towarzystwo i potrzebujące przez to całkiem sporo naszego czasu i obecności. Dobrze dogadujące się ze zwierzętami. Bez śladu agresji, uwielbiające dzieci, świetny pies rodzinny, który nie nadaje się na stróża, do tego pies, który jest takim prostym, łatwym w wychowaniu psem. Ale musimy mu poświęcać całkiem sporo czasu i zapewnić odpowiednią dawkę ruchu. Dla wielu pies idealny i dla rodzin i dla dzieci. 25-35-36 kg wagi i 51-61 Centymetrów. Drugim psem jest kawalier King Charles Spaniel. Miłe, przyjacielskie, bardzo wesołe, też pozbawione agresji, czasem wręcz zbyt ufne i w stosunku do obcych psów i w stosunku do obcych ludzi. Bardzo źle znoszące samotność. Kolejne psy takie dla do towarzystwa, ale psy, które chociaż są niewielkie, 30-33 cm wysokości, 6-9 kg, Świetnie sobie radzą i ta niewielka, niewielki rozmiar im wcale nie przeszkadza. I też bardzo fajnie dogadują się z dziećmi. Wychowanie też jest bardzo proste. Trzecim psem jest Labrador Redriver. Można powiedzieć, że kolejny po Golden Redriverze taki pewniak. Pies, który jest najczęściej stawiany jako jeden z tych najlepszych psów rodzinnych i dla dzieci. Ale pies, który potrzebuje troszkę więcej ruchu. Troszkę więcej czasu na wychowanie, chociaż ono i tak jest niezbyt trudne. Są to psy łagodne, wesołe, też bardzo mocno nastawione na ludzi, też nie lubiące być same. Świetny pies, genialny pies pracujący, wystarczy spojrzeć, jak szeroko labradory są stosowane. Pies kochający wodę, tutaj jednak trzeba uważać troszkę z mniejszymi dziećmi, bo jego wielkość i szybkość niekiedy sprawiają, że. Może niechcący to dziecko przewrócić, ale tak, to świetnie dogadujący się z dzieciakami. 25-36 kg, 55-62 cm wysokości. Czwartym psem jest owczarek szkocki długowłosy Koli, czyli Lessi. I naprawdę ten pies najczęściej w rzeczywistości jest taki jak przedstawiany w książkach i filmach. Bardzo opiekuńczy, bardzo miły, bardzo oddany. Lubiący ruch, ale oczywiście nie w jakichś gigantycznych ilościach. Potrafi być całkiem dobrym stróżem. Dobrze dogaduje się z psami i z innymi zwierzętami. Oczywiście świetnie z dziećmi. Bardzo pies podatny na szkolenie. To podobnie jak labrador goldeny, to samo. Pies, który potrafi być świetnym, genialnym towarzyszem rodziny oraz dzieci. 18-30 kg, 51,61 kg. Centymetrów. Piątym psem, a raczej psami, jest Maltańczyk i Bishop Frais. No, ponieważ te psy są tak blisko siebie, że to jest, można powiedzieć, traktować je jak jedno. Chociaż oczywiście to są całkiem inne psy. Bardzo podobne do siebie. Psy dość towarzystwa, wesołe, oddane, lubiące pieszczoty, inteligentne, dobrze dogadujące się z dziećmi, posłuszne. Naprawdę fajnie się uczące. Pamiętajmy, mały pies wcale nie oznacza, że on nie powinien być uczony. W ich przypadku też nie wolno zapomnieć o potrzebie ruchu, chociaż ona nie jest jakaś bardzo duża. Fajny towarzysz, fajny pies rodzinny. Tylko, jak zawsze w przypadku tych mniejszych psów, bo one mają od 20 do 25 cm i 3-4 kg, trzeba mocno uważać, żeby dzieci pamiętały, żeby nawet przypadkiem nie zrobić temu psiakowi krzywdy. Dlatego w tym zestawieniu tych małych psów jest tak niedużo. Szóstym psem jest Nowofundland, czyli łagodny olbrzym. Bez agresji, bardzo oddany, zrównoważony, opanowane, lubiący się z dziećmi, uważny, chociaż tu też trzeba uważać, bo on samym machnięciem ogonem może mniejsze dziecko przewrócić. Nie nadaje się raczej na stróża, zbyt lubi ludzi, fajnie dogaduje się z innymi psami, lubi współpracować z człowiekiem. Pies naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i wielkość, ponieważ to są psy naprawdę duże 45-70 kg, 63-75 cm, czyli naprawdę taki olbrzym. Siódmym psem jest MOPS. To psy towarzyskie, przyjacielskie, pozytywnie nastawione do świata. Jak chyba wszystkie wymieniane dzisiaj psy, psy uwielbiające być z człowiekiem właściwie one mogłyby być z nami cały czas ale to też pies z całkiem mocnym własnym zdaniem, niepotrzebujący zbyt wiele ruchu. Tutaj pamiętamy o tych wszystkich przeszkodach, które są niestety spowodowane tym, że to jest rasa brachycefaliczna, materiał jest od tych rasach na kanale, czyli psy z krótką kufą i tu pewne ograniczenia są, trzeba uważać na upały, trzeba uważać na zbyt intensywny ruch. 30-36 cm, 6-9 kg. Co do mopsa, te mopsy stały się dosyć popularne po tym, jak po stały się głównymi bohaterami pewnej bajki. I tam właśnie te mopsiaki powodują, że dzieci je chcą mieć. Pamiętajmy, że ten pies świetnie dogada się z dziećmi, ale też ma swoje wymagania, jak każdy pies. Ósmym psem jest pudel. Jeśli chodzi o pudle, to pamiętajmy, że to psy niewiarygodnie inteligentne. Jedne z najinteligentniejszych psów, jakie istnieją bardzo mocno wiążący się z człowiekiem. Spokojne, oddane, pozbawione agresji, potrzebujące całkiem sporo ruchu. W przypadku tych mniejszych puzli ten temperament, ta ruchliwość ma, naprawdę może być całkiem duża. Im większy pudel, tym raczej pudel spokojniejszy. Pamiętajmy, że pudle potrafią nam bardzo skutecznie wejść na głowę i jeśli pamiętamy, żeby im na to nie pozwolić, to to wychowanie jest naprawdę raczej proste. Jeśli chodzi o wielkość, to od 20 do ponad 60 cm wysokości i od kilku do ponad 30 kg. Tutaj pamiętajmy, że tych rodzajów pudli mamy kilka, ale jednak ten ich charakter jest do siebie bardzo zbliżony. Psy bardzo, bardzo fajne, świetnie dogadujące się z dziećmi, świetne psy rodzinne. Nie zwracajmy uwagi na to strzyżenie to wcale nie oznacza, że ten pudel jest jakiś śmieszny, zabawny on jest naprawdę genialnym psem. Dziewiątym psem jest bokser. Można powiedzieć, że chyba najbardziej kontrowersyjny wybór na tej liście, ponieważ boksery to psy uwielbiające ruchy ludzi, bardzo wszechstronne, bardzo wesołe, ale też psy, które mają sporo swojego zdania i potrzebują naprawdę sporo ruchu. I kiedy je w sposób właściwy wychowiemy, wtedy mamy genialnego psa. I do domu. I do rodziny, i do kontaktów z dziećmi, ponieważ one naprawdę świetnie dogadują się z naszymi dziećmi. Są bardzo opiekuńcze, nawiązują niewiarygodnie silną więź z dziećmi i z nami. Niekiedy wręcz zbyt mocno i mogą być wręcz zaborcze. I tu trzeba też wspomnieć, żeby troszkę socjalizacji, jeśli chodzi o kontakty z innymi obcymi psami. 25-30 kilka kilogramów, 23, przepraszam, nie 23, tylko 53-63 cm wysokości. Dziesiątym psem jest Berneński Pies Pasterski. Świetny pies rodzinny, świetny towarzysz dla dzieci, choć jak zawsze uwaga na wielkość. Uwielbia zabawę, lubi się z ludźmi, bardzo inteligentne, bardzo chętne do nauki. Szkolenie naprawdę fajne, jest czymś bardzo fajnym. Dobrze dogaduje się z psami, zwierzętami. Niestety trzeba uważać na to, że te psy naprawdę krótko żyją. 7-8 lat to coś, na co musimy się niestety przygotować. To też świetny stróż, ale co najważniejsze dla naszego tematu, też pies fajnie współżyjący z dziećmi, lubiący dzieci i po prostu potrafiący się z nimi dogadać, nawiązać taką więź pomiędzy nimi a sobą. 38-50 kg, 58-70 cm wysokości. Więc jak widać na liście są psy... Raczej średniej, dużej wielkości. Pamiętajmy, że te małe psy to jednak też pewne ograniczenia. To też większa uwaga, jeśli chodzi o tą zabawę, jednak te dzieci muszą być. Nie będzie żadnych problemów. Pamiętajmy, że nie zostawiamy nigdy psów samemu z dziećmi, chociaż to jest troszkę na wyrost. No może powiedzmy, niech się nie bawią bez naszej opieki i nie pozwalajmy naszym dzieciom, tym mniejszym dzieciom, wyprowadzać je samodzielnie na spacery, zwłaszcza tych większych psów. A tak, to pamiętajmy, że ten pies potrafi być genialnym towarzyszem naszego dziecka tylko, żeby po prostu obie strony tego chciały. Jeśli dziecko nie chce psa, nie lubi psa, nie zmuszajmy go. To jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić dla naszego dziecka i dla naszych psów, ponieważ dzieci z reguły uwielbiają psy i naprawdę dobrze się z nimi dogadują. Bardzo często naprawdę wiele osób sobie nie zdaje sprawy o wiele lepiej niż my, osoby dorosłe. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania i naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia. Ponownie.